Biało-czerwone iskry. Zespół wystąpił pod oddział wojsk specjalnych. Wystawiony został przez jedyną wojskową agatę. Dziś jest to najlepszy wojsk specjalny. Przeznaczony do wsparcia bojowego dronu, formozy oraz jednostki wojskowej komandosu. I przez trybunę honorową Wojska Obrony Terytorialnej. Terytorialistami dowodzi porucznik Wojciech Jankowski, dowódcą pocztu sztandarowego, podporucznik Piotr Brodawka. Przed nami pododdział reprezentujący żandarmerię wojskową. Dowódcą pododdziału jest porucznik Karol Pamiątus, dowódcą pocztu sztandarowego, starszy kapral Sylwester Rogulski. Pododdział reprezentujący inspektorat wsparcia sił zbrojnych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Marek Kowalski. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Paweł Danielak. I przed nami pododdziały zostawione pierwsze w defilacie. Są to żołnierze 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódcą pododdziału jest porucznik Grzegorz Pała. Dowódcą pocztu sztandarowego podporucznik Rafał Mrozek. Kolejny oddział to żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Rafał Daszewski. Podporucznik Tomasz Maszczyk jest dowódcą pocztu sztandarowego. Zbliżają się już żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Michał Olec. Dowódcą pocztu sztandarowego porucznik Krzysztof Migon. Za nim pierwsza pomorska brygada logistyczna z Bydgoszczy, dowódcą pododdziału jest porucznik Łukasz Tytel. Porucznik Karol Ondrej jest dowódcą. Kolejny pododdział to 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Dowódcą pododdziału jest kapitan
Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Reprezentują Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Wśród nich sztandary 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Dywizji Zmechanizowanej, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 21 Brygady Strzelców-Pancernych oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego, drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego, czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego, pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych, brygady lotnictwa marynarki wojennej, trzeciej brygady rakietowej obrony powietrznej, trzeciej brygady radio publicznej oraz specjalnej. Wielozadaniowe dwusilnikowe śmigłowce wykonują takie zadania jak transport powietrzny, desantowanie, wsparcie ogniowe i zabezpieczenie pododdziałów bojowych brygady, jakimi są bataliony kawalerii powietrznej. Prowadzącym ugrupowanie jest porucznik Bartosz Kapryszyn. Prezentuje się formacja złożona z jednego samolotu, Lion DA-40. Z trzech samolotów Lion DA-40 z lotniczej Akademii Wojskowej w ugrupowaniu Ogromnym. Samoloty Diamond to czterosetowa maszyna o napędzie dwuchałowym wykorzystywane do szkolenia podchorążych oraz studentów cywilnych lotniczej Akademii Wojskowej. Samoloty wyposażone w nowoczesną cyfrową awionikę oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Prowadzącym ugrupowanie samolotów Diamond jest Stanisław Fiza. Już za chwilę przed nami ukaże się zespół akrobacyjny Orlów w składzie czterech samolotów CZL 130 z 42 bazy lotnictwa szkolnego w ugrupowaniu ROM. Orlówki to jednosilnikowe, dwumiejscowe samoloty długośnigłowe podstawowego szkolenia lotniczego. Maszyny charakteryzują się właściwościami lotnictwa. Ugrupowanie prowadzi dowódca zespołu pułkownik pilot Dariusz Stachowski. Kolejne ugrupowanie, które możemy podziwiać, to trzy samoloty M28 Bryza z 42 bazy lotnictwa szkolnego, prezentujące się w formacji Klin. Statki powietrzne tworzące ugrupowanie to dwusilnikowe samoloty turbośmigłowe, które służą przede wszystkim do szkolenia kandydatów na pilotów wielosilnikowych samolotów transportowych, a także wielozadaniowe samoloty krótkiego startu i lądowania wyposażone są w nowoczesną awionkę i różne wersje doposażenia, dzięki czemu mogą realizować zadania związane z transportem żołnierzy, sprzętu bojowego i ładunków.
zastosowaniem skoczków spodochromowych oraz ewakuacją rannych. Ugrupowanie prowadzi kapitan Marek Bobat. Transportowe o napędzie turbośmigłowym, które realizują zadania transportu i dostępu żołnierzy sprzętu bojowego i ładunków oraz ewakuacji danych we wszystkich zakątkach ulic wiejskich przez niemal 360 dni w roku. Wyprowadzenie dowodzi podpułkownik pilot Arkadiusz Golonka. Szkolenia lotniczego kandydat na pilotów samolotów wysokomanewrowych. To jest F-16. Ugrupowanie Bielików prowadził kapitan Jerzy Skaliński. A już za chwilę formacja trzech samolotów Su-22 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w ugrupowaniu Klin. Su-22 to jednosilnikowe samoloty myśliwsko-bombowe o napędzie turboodrzutowym. Ich zadaniem jest wsparcie jednostek lądowych, bombardowanie obiektów oraz niszczenie strategicznych celów naziemnych. Jako jedyne samoloty eksploatowane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mają zmienną geometrię skrzydeł, mogą przenosić do 4 ton uzbrojenia. Ugrupowanie samolotów dowodzi podpułkownik Mirosław Wielce. Pojawi się formacja 6 samolotów F-16 z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w ugrupowaniu GROT. Polskie Jastrzębie to jedno- i dwumiejscowe wielozadaniowe myśliwce o pojedynczym napędzie turboodrzutowym. Są przeznaczone do prowadzenia defensywnej i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej, precyzyjnego atakowania obiektów naziemnych, kontroli lotniczej wysuniętych obszarów przeciwnika i do bliskiego wsparcia lotniczego sił lądowych na polu walki oraz do prowadzenia rozpoznania. Ugrupowanie Jastrzębi prowadził podpułkownik pilot Krzysztof Duda. A już za chwilę formacja złożona z dwóch samolotów F-16 oraz samolotu F-35 Lightning II. Defilady tej lotniczej. Przed nami zaprezentuje się formacja złożona z dwóch samolotów F-15 z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w asyście polskiego myśliwca F-16. Wystąpią w ugrupowaniu Klin. Teraz było wyjątkowo głośno, można klaskać. Nie usłyszał nas, ale... zwiększono odporność na wybuchy i duża mobilność w trudnym terenie. Zakończyła się prezentacja sprzętu wojsk specjalnych. Przed nami grupa pancerzowa pojazdów transportowych wykorzystując działania bojowe. Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności typu wersja N997 a to jest samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności typu wersja N1043. Sierżant Wilk.
brygady. Szanowni Państwo, przechodzimy do pancerzone rozsądne wersji bojowej z 30-milimetrową armatą MK-44. Dowódców kolumny jest porucznik Adamant Kargo. Rosomak przeznaczony jest do przewozu drużyny piechoty oraz zwalczania lekko-pancerzonych celów przeciwnika w dzień i w nocy. Zarówno w toku, jak i na wschodzie oraz do zwalczania celów powietrznych i pomców. Przeciwko zbrojnych przeciwników pomców znajduje się na wyposażeniu 12 i 17 brygady zmechanizowanych.
już teraz 120-milimetrowy mąździerz z niebieżnej rak na podłożu wołowa w 8 cmentarzach 21 Brygady Strzelców Podkomiejskich z Rzeszowa. Wolno mąździerze rak dowodzi podporucznik Wojciech Szczur. Z przeznaczeniem do wyrażenia ognią pośrednią, pośrednią i wprost kobiety przeciwnika. Ponadto przy użyciu amunicji specjalnej mąździerz realizuje zadania w zakresie świetlnego i innego zabezpieczenia działań. Już za chwilę przed Państwa rakietowe i przeciwlotnicze środki walki na podmiotu pomogą. Wśród nich znalazły morskie jednostki rakietowe pochodzące z trzeciej rodziny ochrony. I już zbliża się do nas wóz kierowania środkami walki. Kombat, komat, wehikuł. Szanowni Państwo, zakończyliśmy pokaz sprzętu połowego. Oczekujemy na sprzęt gąsienicowy. Będzie głośno. Zobaczmy, co się dzieje.